Agnieszka Mokrzycka, witam Państwa w programie Gość Dnia. Dzisiaj porozmawiam z posłanką, panią Gabrielą Lenartowicz. Dzień dobry. Dzień dobry Pani, dzień dobry Państwu. Pani Gabrielo, uczestniczyła Pani w debacie nad czterema projektami dotyczącymi aborcji. Jakie nastroje panowały? Jak Pani ocenia tę debatę? Debata była wbrew temu, co zapowiadano, w dużym stopniu merytoryczna, zwłaszcza ze strony kobiet, które się pochylały tak naprawdę nad potrzebami kobiet, nad potrzebą bezpieczeństwa, bo to dominowało w tych wypowiedziach, ale także odnosiły się do konkretnych relacji i konkretnych przypadków i dylematów życiowych. Panowie nieco inaczej, bardziej zideologizowane te występy były, zwłaszcza popisy co do tego, ilu dzieciom się jest ojcem, co akurat no, miało się średnio jakby do tematu, ale mimo takich nastrojów, które były zapowiadane, tych ekscesów, że tak powiem, o charakterze takim emocjonalno-ideologicznym było niewiele, oprócz oczywiście jakiejś akcji, to akurat nie do końca posłów, którzy są autorytetem moralnym, a wręcz przeciwnie, takiej ulotkowo-gadżetowej, niezbyt sympatycznej i nie na miejscu, zwłaszcza w wykonaniu tych panów dwóch. A mogła Pani podać przykład, bo to jest ciekawe w zasadzie. Nie, no poseł suwerennej Polski, Matecki, który jest znany jako hejter, z którym wiąże się z jego aktywnością także późniejsze dramaty jakby rodzinne jednej z posłanek naszych, nie będę już tu w szczegółach, rozdawał takie laleczki symbolizujące embrion ludzki, ulotki, rozstawiał tablice bądź próbował nagrania z rytmem serca nagłaśniać na sali, został przywołany do porządku. To było po prostu w najwyższym stopniu niestosowne i nieodpowiadające powadze tematu. Mhm. Powiedziała Pani w Sejmie, że w Sejmie mało o stanowieniu prawa, ale dużo o moralności. Jakby mogła Pani rozszerzyć swoją myśl? Ja w swoim wystąpieniu przypomniałam, od czego jest Sejm. Bo bardzo często w tych tematach takich ideologicznych o tym się zapomina, że Sejm, generalnie parlament jest od stanowienia prawa, a nie od zajmowania się czy to ciążą, czy terminacją ciąży, czy już konkretnymi działaniami. I nie jest także od orzekania o moralności, wytyczania wyborów ludzkich związanych z wewnętrzną etyką, z sumieniem. Powiedziałam wprost, Sejm jest od stanowienia prawa i to stanowienie prawa mamy obowiązek czynić w taki sposób, by chronić wolności osobiste i obywatelskie, bo od tego jesteśmy jako posłowie, później senatorzy także, a od dylematów moralnych jest ludzkie sumienie, pod warunkiem, że to orzeczenie czy wsłuchiwanie się w głos tego sumienia ma miejsce w wolności. Czyli sumienie wolnych ludzi ma rozstrzygać dylematy moralne, jeśli te dylematy mają charakter moralny, a nie musi ich wcale rozstrzygać prawo. Mamy bardzo wiele kwestii, które są bądź z punktu widzenia religii uznawane za grzech, bądź z punktu widzenia takiej ogólnej etyki, uznawane za coś niepożądanego, a które nie reguluje kodeks karny ani przepisy. Podawałam przykład, taki najbardziej drastyczny, ale ilustratywny. Kiedyś cudzołóstwo było karane między innymi kamieniowaniem. Przecież już dawno nasza cywilizacja chrześcijańska, zwłaszcza, ja przypomnę, kto powiedział, że kto jest bez winy, niech rzuci kamieniem, z czyjej inspiracji wycofano się
w naszej kulturze skarania, czyli stosowania kodeksu czy prawa karnego w stosunku do czynów, które są bądź grzeszne, bądź niepożądane z punktu widzenia etyki, bądź źle oceniane, ale nie rozstrzyga się ich w prawie, zwłaszcza w prawie karnym. Podobnie dotyczy kwestii innego rodzaju nagannych, ocenianych źle społecznie, szkodliwych społecznie, ale które powinny być poddane osądowi społecznemu, a nie, czy osądowi własnego sumienia, a nie rygorom karnym. W przypadku kwestii terminacji ciąży to jest sprawa także, w którym momencie są to decyzje o charakterze medycznym, a nie o charakterze prawnym. I tu głównie był kładziony nacisk przez prawie wszystkie osoby występujące w Sejmie na to, że ze względu na to prawo, którym mamy tak bardzo restrykcyjne, kobiety boją się o swoje bezpieczeństwo. Ale kobiety nie tylko swoje, ich rodziny, ich partnerzy, małżonkowie, dzieci boją się o bezpieczeństwo z tego względu, że lekarze boją się ratować zdrowie kobiety, żeby się nie narażać na zarzut, zarzut naruszenia świętości życia, bo taki argument się użył. A czy podpisałaby się pani pod słowami, że skazywanie kobiet na brak aborcji to jest jakby przymusowe skazywanie je na heroizm, którego... To znaczy w przypadku, kiedy chodzi o wady letalne płodu, czyli takie wady, które skazują ciążę na jej obumarcie, czy w trakcie jeszcze ciąży, czy tuż po urodzeniu, bo czasami trudno zdefiniować ten płód jako dziecko, bo te wady są tak daleko zniekształcające i pozbawiające tych najbardziej ludzkich cech, to jest to ewidentnie skazanie na tortury psychiczne, fizyczne, ale także często bezpośrednie zagrożenie zdrowia, a między zagrożeniem zdrowia a życia kobiety ta granica przecież nie jest taka prosta i płynna. I w obawie o naruszenie tej granicy lekarze czasami nie podejmują tych ryzykownych operacji medycznych, właśnie, żeby się nie narazić na taki zarzut. To są bardzo, bardzo poważne rzeczy, które powinna rozstrzygać sumienie kobiety, decyzja kobiety i względy medyczne. Uważam, że tego nie powinny regulować zwłaszcza karne przepisy. Ale jeśli ktoś już tak głęboko nie chce wchodzić w tę materię prawno-etyczną, to przecież wystarczy rozejrzeć się wokół. My nie jesteśmy samotną wyspą jako kraj, a jesteśmy niestety samotną wyspą, i to w tym złym tego słowa rozumieniu, jeśli chodzi o restrykcyjne traktowanie właśnie kwestii terminacji ciąży zagrożonej bądź w ciąży niechcianej. Przecież nie ma w Europie kraju, który ma tak restrykcyjne prawo jak my, zwłaszcza po tym orzeczeniu pseudotrybunału, ale który ma taki efekt mrożący. Nie ma takiego kraju. To jest po prostu, przepisy są zwyczajnie nieludzkie i nieodpowiadające też wiedzy, nie tylko medycznej, ale wiedzy także związanej z decyzjami także etycznymi. To znaczy, że co, że inne kraje w Europie są mniej chronią życie?
tam ludzie mniej chronią życie, tam są gorsi chrześcijanie, którzy te przepisy uchwalają, jeśli już przyjmiemy tutaj taki ten wymiar etyczno-religijny. Wspomniała Pani, że ta decyzja powinna należeć do kobiety. Gdzie tu jest miejsce na przykład dla mężczyzn, dla partnerów tych kobiet, którzy na przykład nie zgadzaliby się na aborcję, a jak to miałoby wyglądać? Czy oni mają coś do powiedzenia tak prawnie? Przede wszystkim partnerzy mają do powiedzenia wtedy, kiedy no, powstaje życie. Mówimy tu o akcie seksualnym i później w opiece nad kobietą, ale do momentu, w jakim to kobieta ponosi konsekwencje i jest fizycznie i psychicznie związana z ciążą. Póki to dziecko nie może poza organizmem matki funkcjonować, to decyzja należy do matki, bo zwyczajnie prosto fizycznie jest z jej organizmem to rodzące się życie związane, bo też przecież nie ma jednoznacznych definicji, od kiedy płód staje się człowiekiem w pełni na przykład. Ani medycznej definicji do końca nie ma. Już wiadomo, od którego momentu jest ciąża, od kiedy jest zapłodniona komórka jajowa, się zagnieździ, prawda? A nie w momencie, kiedy ten plemnik przebija błonę jajeczka. No, tego nikt przecież jeszcze nie wie, więc to są definicje bądź na potrzeby czysto medyczne, bądź na potrzeby prawne. Już dawno, dawno temu ustalono w prawie na przykład zasadę dziedziczenia dziecka będącego w łonie matki, ale pod warunkiem, że urodzi się żywe. Czyli też jest jakiś rodzaj definicji, że jestem zdolny do dziedziczenia w momencie, kiedy się urodzę żywy, prawda? Więc i nie ma tam jednoznacznej definicji, a decyzja należy do kobiety, moim zdaniem, do momentu, póki dziecko nie może poza organizmem matki funkcjonować. Uważam, że to jest najbardziej praktyczne i jednoznaczne określenie, a mężczyzna, partner, ojciec dziecka, które ma się urodzić, w momencie, kiedy ono ma się urodzić, kiedy wspiera kobietę w tym jej macierzyństwie. Nie wymyślajmy naprawdę jakiejś konstrukcji zupełnie poza jakąś praktycznym wymiarem. Ale tak jak mówię, jeśli nie możemy znaleźć drogi, bo wydaje nam się to wszystko bardzo skomplikowane, to rozejrzyjmy się wokół. Nie jesteśmy jedyni z tymi dylematami. Co, jeśli przyjmiemy, że buduje nas pewien chrześcijański etos i myślenie o życiu i jego ochronie, to spójrzmy na inne chrześcijańskie kraje wokół nas, europejskie, zwłaszcza europejskie, które ten problem w jakiś sposób starały się zgodnie z wolą swoich obywateli chrześcijan w większości rozstrzygnąć i wtedy być może to jest najlepsza podpowiedź przyjaciela dobrego, zachować. Czy Pani uważa, że sprawa aborcji powinna zakończyć się referendum? Nie uważam, z tego względu, że po pierwsze, powiedzmy sobie, że my nie decydujemy w Sejmie ani w parlamencie o aborcji. My mamy przygotować takie rozwiązania prawne, które będą chroniły prawa wolnych ludzi i swobody obywatelskie dla bezpieczeństwa wszystkich. To jest jakby jedna kwestia. Jeśli chodzi o referendum, nie, jestem mu przeciwna nie dlatego, że nie uważam, że wszyscy powinni w tej kwestii się wypowiadać i że to jest tak naprawdę, że w referendum nie przyjmuje się ustawy, więc ona i tak podlega dalszej procedurze, ale przede wszystkim, że referendum stosuje się wtedy, kiedy są kwestie zero-jedynkowe, a w tym przypadku, gdyby
nakładania się takich emocji związanych z ideologią jest niebezpieczeństwo ogromnego podziału. Wyobraźcie sobie Państwo referendum na ten temat. Co się będzie działo? Ci, którzy się jeszcze nie znienawidzili nawzajem do tej pory, to na pewno za przyczyną propagandy, która jest niezbędna przy referendum i która jest zapowiadana na takim wysokim diapazonie, co się będzie w naszym kraju działo. I ja dlatego jestem przeciwna temu, bo to niczego nie wnosi. To nie jest pozyskanie ludzkiej opinii, tylko rozpętanie piekła nienawiści. Obawiam się, że taki byłby wynik, taki byłby efekt ogłoszenia referendum w tej kwestii. Mhm. Ustalane są teraz szczegóły też dotyczące tabletki dzień po. Co pani sądzi, nie o samej tabletce, ale o kwestii jakby tego, że 15-latki będą mogły korzystać z niej na przykład. Czy powinna być zgoda rodziców w tym momencie, albo chociaż powiadomienie rodziców, jak to powinno wyglądać? Znaczy, tabletka dzień po jest tabletką antykoncepcyjną, tak naprawdę to jest antykoncepcja awaryjna. O charakterze niehormonalnym i ze wszystkich definicji medycznych wynika, że jej ewentualne skutki uboczne są mniejsze od aspiryny, więc nie widzę tu zupełnie żadnego powodu, żeby wymagać tu zgody rodziców, zwłaszcza, że ten przedział jest zupełnie śmieszny, skoro do 15 roku życia powyżej 15 roku życia można tak uprawiać seks bez narażania się na to, że się nastaje na czyjąś wolność, jak w przypadku małoletniego, no to tym bardziej zakup takiej tabletki nie powinien być tak opostrzony. I jeszcze raz, to samo, nie wiesz jak postąpić, rozejrzyj się, co się dzieje w innych krajach, które uznajesz za równie, gdzie są obywatele, którzy równie się chrześcijańskim etosem kierują i które cenisz za poziom humanistyczny, cywilizacyjny, kulturowy. Nigdzie nie ma zakazu. To jest pastylka i medyczna kwestia. Tu nawet ona nie dotyczy w ogóle etycznych kwestii żadnych. I tutaj niestety musimy postawić kropkę. Bardzo pani dziękuję za rozmowę. Moim gościem dziękuję była posłanka bardzo. Gabriela Renaltowicz. Do zobaczenia. Do zobaczenia. Dziękuję bardzo.